Siema, czas na Wenecję. Najpiękniejszy dzień całej wyprawy rowerowej przez Europę. Zostańcie do końca i zobaczcie, dlaczego tak dobrze go wspominamy. Rowerowi. Jedźmy razem. Witamy serdecznie z przedmieść Wenecji, to znaczy z Wenecji Mestre. Ładniej dzisiaj niż wczoraj? Tak. Zdecydowanie. Robota jest zrobiona. Aleś. Słońce daje, ale nie jest upalnie. No to witamy Was serdecznie z Wenecji. Po raz kolejny. Dzisiaj już zwiedzanie. Potem jakiś makaronik wjedzie. A następnie plan jest taki, że załapiemy się na jakąś gondolę. Piszą w internetach, że nie ma co na te główne gondole, więc pójdziemy sobie do dzielnicy jakieś trochę z boczku, żeby popływać, a nie stać w korku. Idziemy zwiedzać. Czekolada się leje strumieniami. Na tabliczki złoto. To normalne jest, że takie sklepy robić? No piękna jest ta Wenecja, ale no jeżeli ktoś mi powie, że jest utrzymana w super stanie, no to sorry, ale nie. Zobaczcie sami. Bardzo baliśmy się, że jak tu przyjedziemy, to będzie człowiek na człowieku i że będzie tak bardzo tłoczno, ale jak chodzi się tymi uliczkami takimi bardziej odległymi od tego ścisłego centrum, to naprawdę nie jest źle. A bym nawet powiedziała, że przyjemnie. O, jak pije. To, co jest niesamowite w Wenecji, to to, że praktycznie w każdym miejscu, jak się tylko człowiek obróci, może dostrzec niesamowity widok. I tak samo tutaj weszliśmy na jakiś kolejny mościk, no i zobaczcie sami. Jak z kartki, jak z pocztówki. Gdzie idziemy? Zapomniałam nazwy, ale jestem słaba. Na punkt widokowy w każdym razie. Który gdzieś jest nad sklepem. Tak. Podobno darmowy. Zaraz sprawdzimy to dla Was. Zaczynamy postój w kolejce. No to pierwsza porażka. Niestety nie udało nam się wejść na taras. Tak, był on darmowy. Okazało się, że od niedawna potrzebna jest tam rezerwacja. Aluś. Kolejny most, tym razem jeden z bardziej okazałych, większych, popularnych mostów. To jest most di Rialto. I to jest chyba jeden z tych bardziej znanych widoczków, jeżeli chodzi o Wenecję. No i każdy walczy o swój fragment mostu. Nie jest to zbyt łatwe. I każdy chce mieć zdjęcie w tym miejscu. Nam się udało zrobić troszeczkę niżej. Każdy chce mieć zdjęcie. Każdy. Policja ten. Bo wojsko pilnuje, żeby przy robieniu tych zdjęć się nie pozabijać. Idziemy na plac świętego Marka i wszystko co święte i markowe zobaczyć, jeszcze zaliczyć most westchnień, no i powoli te najważniejsze atrakcje odhaczymy, będziemy cieszyć się Wenecją.
Witamy na placu Świętego Marka i akurat trafiliśmy na wycieczkę z Polski. Podczepimy się, może nie zauważą. Cały czas każe mi wchodzić do cienia. No i wszedłem do tego cienia i chwilę później wszedł inny kolega do tego cienia. Tak sobie razem siedzimy. A jeżeli chodzi o ceny, to wejście na dzwonnicę 10 euro, a wejście do Bazyliki Świętego Marka. Okej, thank you. Nie można siedzieć. A oni tam? Tamci? There is possible? On the left side? Yes. On the left side is good. Ah, okay. No kolejka odrobinkę ma, ale czy to jest długa kolejka? Jakoś idzie dosyć szybko. Za niedługo będziemy tam na górze, gdzie wcześniej robiliśmy zdjęcia. Będzie widoczek? Mało brakło. Na dzwonnicę nie trzeba wchodzić schodami, to nie jest nie wiadomo co. Widzisz, jak przemyśleli dawno, dawno temu? O matko kochana, gdzie ty jesteś? Wszyscy nas ostrzegali i opowiadali o tym, że ani nie można pić własnej wody, ani nie można jeść własnych rzeczy, bo że policja gania i mandaty wlepia i daje zakazy wejścia do Wenecji, a nie ma nic takiego. Siadają normalnie, kanapki wyciągają i jedzą, aż zła nie jestem, że myśmy sobie nie zrobili żadnej kanapki, tak na przegryzienie, na ząb, jak to mówią. A policja jest obok? Tak, gdzieś tam za murkiem. Konserwują. Konserwacja zabytków się następuje. Myślałam, że zrobi większe wow. Robi wow, ale takie stanowane. Pewnie by zrobiło, ale za każdą kolejną atrakcję trzeba zapłacić. Tak, nawet żeby wejść gdzieś, nie wiem, zobaczyć jakiś ołtarz, to 5 euro. Ona robi zdjęcie dla domofonów. Bo są ładne, no zobaczcie. No i znaleźliśmy most westchnień. Historia tego mostu jest taka, że ludzie sobie tutaj robią w ogóle piękne zdjęcia, tak jak my przed chwilą zrobiliśmy. A jest tak, że wcześniej więźniowie po prostu odbywali swoją ostatnią jakby taką podróż, zanim trafili do więzienia tym mostem. Mieli piękny widok, zanim jeszcze trafili do więzienia. No prawda. To prawda, to był bardzo piękny widok. Cena za 30 minut przygody w gondoli to 80 euro do godziny 18 i 100 euro później. Nam trafiła się promocja 60 euro, a w pakiecie gondolier, który śpiewa tylko, gdy wypije alkohol, a w pracy nie pije. Mogliśmy zapomnieć o Sole Mio, ale nadrobił spokojną trasą, opowieściami i ciekawostkami. Fajnie jak na razie. Trochę drogo, ale warto. Jak? Udało się za 60 euro. Tak, zaoszczędziliśmy.
ale jest pięknie. Fajna przygoda. Naprawdę warto. Kurczę, bo zostaje tam w głowie. 800. Mama mia. We are in the Gran Canaria, you can see the Rialto Bridge in front. Eh? Oh, this? It's the symbol of Venice. E ora ho fatto la banda. No i co powiesz, Oluś? No jest pięknie. Chcieliśmy później, jeszcze później, ale stwierdziliśmy, że nie ma na co czekać. I dobrze zrobiliśmy. Fajnie jest. Zjemy sobie obiadek i będziemy już załatwieni. Tak jest. I będziemy... Kurczę, będziemy odpoczywać leżąc w hotelu, bo jednak bycie turystą, takim prawdziwym turystą, którym się chodzi, a nie jeździ rowerem, to ciężka sprawa. A my teraz zakręcamy? No. Normally the law say that we need to entry perfect 90 degrees to the canal. Wow. Ja ogólnie jestem pod wrażeniem, jak ten pan za nami ogarniał wszystko, jest niesamowite. I teraz pewnie się schyla masakra. Super. Yes, we know Marco Polo, of course. Fajnie, fajnie, bo różne były opinie i pisali, że fajnie byłoby trafić na takiego gondoliera, który będzie opowiadał. I rzeczywiście my trafiliśmy na takiego, chociaż na pierwszy rzut oka wydawał się taki cwaniaczek, to jest... Ale ten ma fajny głos. Jest taki, o! O, tutaj kolejny gondolierzy. Tak sobie pływamy. Na milimetry, a co? No i te kanały to nie tylko dla nas, bo jak widzicie, tu się odbywa transport, ambulanse i nie tylko, wszystko. Ale tutaj zobaczcie, my w jedną stronę, a wszyscy inni w drugą. Chwila dla reporterów. Co jej wydarzyło? Co masz? Nie mam zrobionych paznokci, ale mam coś prześladniejszego. Wystarczy, reszta dla nas. Tu nie. Gołów, uciekaj! Gołów! I co jest tam? Gołów beauty! Mnocha! Co mi tu ta talerza wchodzi? Oto emocje nam troszeczkę opadły, więc możemy... Ojejku, mewki teraz będą się śmiały, jak ja tutaj chcę powiedzieć coś. Tak się zastanawialiśmy, dlaczego są dwa różne kolory, które przedstawiają gondolierzy. To znaczy, jedni są biało-czerwoni, drudzy są biało-niebiescy. Pan gondolier wytłumaczył nam, skąd wzięły się te dwa różne kolory. Okazuje się, że około 50 lat temu w Wenecji było strasznie dużo różnych gondolierów i każdy mógł mieć własne barwy. To znaczy, byli zieloni, różowi, niebiescy, czerwoni, pomarańczowi. Każdy chciał się wyróżnić i kombinował jak może najbardziej. No i 50 lat temu Wenecja powiedziała stop. Możecie nosić dwa rodzaje ubrań, to są właśnie te biało-czerwone i biało-niebieskie. I tylko to. Tak samo zostały usystematyzowane kolory samych gondoli. Kombinowano również z różnymi kolorami, żeby tylko zwrócić uwagę, żeby turysta chciał podejść do danego gondoliera. I jesteśmy pod wielkim wrażeniem tego, jak ten pan operował tą gondolą, ponieważ wyprzedzali się, wymijali się czasami na milimetry dosłownie. Także tak gondola. I był też pan bardzo przemiły. No i my wybraliśmy trasę nie do końca tą najbardziej popularną. Jechaliśmy chwilę przez Canal Grande, ale tylko przez chwilę. No i już ta chwila troszeczkę zaburzyła nam cały odbiór. Mnóstwo innych łódek, też transport publiczny. A później wpłynęliśmy sobie do takich uliczek jak ta tutaj, do takich kanalików jak ten tutaj. I płynęliśmy, aż Ola odpowiedziała na jedno ważne pytanie. Jeżeli jesteście w Wenecji po raz pierwszy, tak jak my,
to nie zapomnijcie naładować na maksa telefony, albo i nawet... tak jak... albo nawet weźcie powerbanka. Bo oj, telefon padł. Ja mam ostatnie 8% baterii. Jesteśmy gdzieś w 3/4 Wenecji, jeżeli chodzi o odległość od pociągu. I się gubimy. No, odnaleźliśmy jakiś znak. Piazzale Roma. Dużo wskazuje na to, że tam niedaleko są pociągi. To jest samochodzik narysowany pod tym napisem. Więc mamy nadzieję, że gdzieś dotrzemy, bo już idziemy przez ten stres i przez te emocje z dzisiejszego dnia, już ledwo idziemy. Naprawdę, a ja był poczek. To nasza przygoda i historia z Wenecją dobiega końca. Ale tylko z Wenecją, bo Eurobajka trwa nadal. Nadal będzie bajecznie. Będziemy się jeszcze resetować, odpoczywać. Jutro kręcimy leciuchno tylko do jakiegoś kempingu. I kierunek jezioro Garda. Będzie się działo, będą góry, będzie woda. Przed jeziorem Garda będzie Werona. A tak, zajedziemy do Werony. I odnajdziemy i pokażemy wam balkon Romea i Julii. A jeżeli chodzi o Wenecję, jeden dzień to za mało. Dwa to nie dla nas chyba, jeżeli chodzi o naszą wyprawę rowerową, bo jesteśmy wymęczeni. Strasznie. Cały dzień na nogach. Aplikacja wskazuje ponad 20 tysięcy kroków. Chciałabym powiedzieć, że chodzenie pieszo męczy bardziej niż jeżdżenie na rowerze. Tak. No jedyne, o czym teraz marzymy, to żeby dostać się do hostelu i położyć się i odpocząć. Bo to był dzień pełen wrażeń, emocji, pięknych widoków, tak jest. Niezapomnianych chwil. Szczególnie jednej. No i cóż. Mam nadzieję, że będziecie jechać dalej z nami. Tak jest. Loverowi. Jedźmy razem. Udało się.